Operacje płuc ze wsparciem robota to dziś w Polsce jeszcze ogromna rzadkość, ale być może już wkrótce staną się standardem, tak jak to się dzieje w coraz większej liczbie ośrodków na świecie. Doświadczenia innych specjalności chirurgicznych pokazują, że takie małoinwazyjne operacje robotyczne to ogromna korzyść nie tylko dla szpitali, ale przede wszystkim dla pacjentów. W ubiegłym roku, w lipcu, w sierpniu, bardzo się źle czułam. Miałam cały czas stany podgorączkowe. Zrobiono mi tomograf komputerowy. Okazało się, że jest zmiana w prawym płucu. Biopsja wykazała, że ten GUS to jest rak gruczołowy. Leczenie robotyczne planujemy przeprowadzić ze względu na małoinwazyjny charakter takiej operacji. Od ponad roku wykonujemy te operacje. W tym okresie wykonaliśmy kilkadziesiąt operacji zarówno w obrębie płuc, śródpiersia, grasicy oraz przełyku. Jesteśmy świadkami operacji robotycznej, w której chirurg siedzący za konsolą systemu steruje narzędziami umieszczonymi w klatce piersiowej, przez co dokonuje operacji usunięcia płata płuca. Robotyczna operacja usunięcia guza płuca polega na w pierwszym etapie przygotowaniu pola operacyjnego, zadokowaniu trzech ramion robota i jednego portu kamery oraz założeniu dodatkowego portu asystenta, przez który na koniec operacji usuwamy wycięty guz wraz z miąższem płucnym oraz wycięte węzły chłonne. W porównaniu do operacji otwartych, operacje małoinwazyjne, czy z użyciem robota, czy z użyciem wideotorakoskopii, pozwalają choremu na dużo szybszy powrót do pełnej sprawności. Operacja była 12 kwietnia, więc minęło równo miesiąc czasu plus 4 dni. Stan pani Jolanty na tej pierwszej kontroli pooperacyjnej oceniam bardzo dobrze. Tutaj widzę, wszystko się ładnie zagoiło. Prowadzi, widać, rehabilitację i oddechową, i ruchową, o czym świadczy zdjęcie. Widać, że aktywnie spędzała czas. Pan Andrzej Ołów był operowany rok temu. To były początki naszej przygody z chirurgią robotyczną. Ponieważ ja mam chorobę kręgosłupa, taką zwyrodnieniową, dość dużą, już nie mogłem chodzić w ogóle, bo musiałem się zdecydować na tak zwaną stabilizację kręgosłupa. Kiedy już w zasadzie leżałem na takim przedsionku sali operacyjnej, pani anestezjolog stwierdziła, że mam jakąś plamę na płucu. Chirurg mi powiedział, że niestety, ale to jest rak płuc. Guzy płuca nie bolą. Często zmiany w płucach są wykrywane przypadkowo w trakcie zdjęć rentgenowskich czy tomografii robionych nawet z innych powodów. Operacja sama trwała 2,5 godziny, a już następnego dnia już chodziłem sam. To nie jest wcale taki lekki zabieg, natomiast pan Andrzej przeszedł przez niego bardzo dobrze, bez jakichś powikłań. Pozostaje w kontroli zarówno chirurgicznej, jak i onkologicznej. Moja siostra zmarła na raka płuc tylko dlatego, że u niej to wszystko za późno zostało zrobione. Pół roku za późno. W moim przypadku to było w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie wykryte, zoperowane i usunięte.